Festiwal jest już po raz ósmy, w związku z tym dorobił się swojej marki. Rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa autorów, ale przede wszystkim przybywa mieszkańców, którzy chcą spotkać się z autorami i porozmawiać o książce. Korzystają też z trwającego wtedy kiermaszu, więc coraz trudniej pomieścić nam się na Placu Wolności, ale właśnie na ten niepowtarzalny klimat, sąsiedztwo Biblioteki Miejskiej. Nie zmieniamy miejsca, więc będziemy w tym samym miejscu co zawsze. Będą nowi goście, bardzo atrakcyjni. Myślę, że każdy, kto czyta, a czyta się na tematy bardzo różnorodne, znajdzie swojego autora, autorkę i w ten sposób pozna okoliczności powstania danej publikacji, danej książki, bądź też co autor miał na myśli, pisząc historię, którą potem z otwartymi ustami czytamy. Także ja bardzo serdecznie zapraszam, cieszę się na festiwal, nie mogę się doczekać. Mamy też w nazwie festiwal, więc mamy zaplanowane koncerty, mamy zaplanowaną również konferencję na temat sztucznej inteligencji, jak ona zmienia i branżę, i ogólnie nasze życie. Plan festiwalu jest bardzo różnorodny. W tym roku festiwal naprawdę nam się rozrósł. To wydarzenie jest już tak ogromne, że nie mieścimy się na Placu Wolności. Na tegoroczny festiwal przyjedzie już nie 100 wydawców, jak to było w ubiegłym roku, tylko 120 wydawców. Dlatego Plac Wolności rozszerzamy o ulicę Krakowską, rozszerzamy jeszcze o parkingi, plus zamykamy kilka ulic, za co przepraszam oczywiście wszystkich mieszkańców, ale ten święto literatury jakby troszeczkę rozszerza się na naszej przestrzeni miejskiej i Placu Wolności. Zapraszamy oczywiście Remigiusza Mroza, zapraszamy pana Lecha Wałęsę, który będzie opowiadał o swojej najnowszej książce, czyli 80, podsumowanie swojego dorobku, podsumowanie życia, jak również zakreślił, że to jest ostatnia książka, jaką wydał. Dlatego warto przyjść na to spotkanie. Andrzej Stasiuk, wybitna literatura polska. Joanna Bator, Zbigniew Rokita, który przyjedzie po raz pierwszy u nas na Festiwal Książki. Arkady Radosław Fidler, więc literatura tutaj reportażu będzie też bardzo szeroka, zarówno na strefie głównej festiwalu, jak i w bibliotece. Będziemy mieć autorów z zagranicy. Przyjedzie do nas szwedzka autorka kryminałów, pani Malin Stachun, która opowie o swojej premierowej książce właśnie w Opolu. Będzie ta premiera, co nas też bardzo cieszy. Możemy się spotkać również z autorem z Korei, który specjalnie na to wydarzenie przyjeżdża na Festiwal Książki. Nie będzie miał żadnych innych spotkań w innych miastach, tylko i wyłącznie w Opolu. To jest pan Kim Hunin, który opowie o nietuzinkowym sklepie całodobowym, który też podbijał nasz rynek, ale nie tylko nasz, bo to jest bestseller. Nie może zabraknąć się Jakuba Żulczyka, Tomasza Raczka, Sylwii Winnik, Darii Ładochy, z naszej opolskiej zresztą autorki, która opowie o kulinarnych akcentach, ale z panią Darią zrobimy również warsztaty kulinarne. Mamy wydarzenia okołofestiwalowe, czyli strefa chilloutu. Dla dzieci mnóstwo atrakcji, wiele warsztatów, gdzie zapisy będą prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Będziemy mieć koncerty, które kończą każdy dzień z festiwalu. Piątkowym koncertem będzie organek, natomiast w sobotę będzie to muzyczny akcent, troszeczkę muzyka elektroniczna, czyli zespół Boka, tajemniczy zresztą zespół, który nigdy nie ujawnił swoich twarzy, zawsze występują w maskach, więc coś innego będzie towarzyszyło na tym festiwalu. Kolejnym akcentem festiwalowym nie może zabraknąć zbrodni na pokładzie, czyli spotkania na statku. Kontynuujemy to. W tym roku spotkamy się z panem Gortychem i jeszcze z panią Janiszewską. Dużo autorów, dużo warsztatów dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla dorosłych. Zaczniemy w piątek oczywiście od konferencji branżowej o sztucznej inteligencji, o której pan prezes już wspominał. Natomiast ja chciałbym zachęcić państwa do tego, żebyśmy spotkali się na treningu super spostrzegawczości z Pauliną Mechło, która jest genialną psycholożką, autorką literatury dla rodziców i dla dzieci. W sobotę natomiast Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski, czyli twórcy podcastu amerykańskiego,
bardzo aktualne tematy związane ze Stanami Zjednoczonymi, również polityczne, ale i nie tylko, kulturalne i jak Państwo słuchają, na pewno wiedzą, o czym te podcasty traktują, także ja serdecznie zachęcam. Natomiast myślę, dosyć aktualny w naszym kraju temat, czyli temat Gwary Śląskiej. Zapraszamy na debatę wokół języka śląskiego. Rada Języka Śląskiego będzie nas w tym temacie ugaszczać. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać również nas tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w trakcie festiwalu.